Siemaneczko, witam się z wami po dłuższej przerwie na kanale. Za długo ona trwała, co nie? Jesteśmy na nowej, pięknej, wyasfaltowanej ścieżce rowerowej. To będzie dzisiejszy nasz cel zwiedzania. Zaczyna się ona w porcie Płaszów, tu za mną, a dokąd dociera, sprawdzimy, czy starczy mi sił, czy nie. To pierwszy wyjazd w tym roku, zdecydowanie za późno jak na rower, no ale cóż. Jest jak jest. Pogoda dopisuje, a więc nie przedłużając, jedziemy. Ogólnie to lekki fail na starcie. Miało być fajne ujęcie ciekawe z drona, ale nie był używany przez rogi, umarła mi bateria. Także nie będzie tych ujęć. Siema. Jako, że latanie spełzło na niczym, to opowiadam wam trochę o tej trasce. Traska powstała od portu Płaszów i leci wschodnią częścią Wisły. A dokąd to się dowiemy, ale wygląda naprawdę zarąbiście. Zobaczcie sami. Po dwóch stronach mamy na dole szutrowe drogi plus idealny, piękny asfalcik. Bardzo tu ładnie, choć dopiero początek wiosny. Robi wrażenie. Jedynie ten fragment, którym właśnie jadę, ma lekką wadę, bo przed nami most nowochódzki, już wodnie daleko i nie ma przejazdu jakby pod spodem. Trzeba zrobić dziwne kółko. Nie wiem, czemu tak zrobili. Może to jeszcze poprawią. Zobaczymy. Cała trasa to dalej teren budowy, tak jak widzicie za mną jest koparla. Tu wszystko rozkopane. Ale przejechać już się da. A przed nami Ford Lasówka, który również będzie rewitalizowany. Powstanie tu chyba szczelnica, z tego co pan słyszałem. Na razie nie widać żadnej różnicy pomiędzy tym, co była, jest teraz. Może robią jakieś prace w środku, albo za chwilę to ruszy. Zobaczymy. Ważne, żeby uratować go, bo naprawdę jest unikatowy i piękny. No i niestety koniec. Spodziewałem się go trochę dalej, bo jesteśmy gdzieś na środku Rybitw. Da się jechać, ale asfaltu jeszcze nie ma. Tam jest huta. Więc nie będzie tak pięknie. A tam jest właśnie ta druga ścieżka po zachodniej stronie Wisły. No nic, i tak tu nie ma zjazdu, więc dojadę do końca.
pewnie do mostu Wandy i dalej pchać się nie będziemy. Czyli asfalt, owszem, jest, jest ładny, ale jeszcze na końcówkę trzeba będzie nam trochę poczekać. Dojechaliśmy do mostu. Tam dalej, za mną, jest jeszcze kolejna część, ale tam już jest zbyt, inaczej, za mało ubita ziemia. Pewnie tak nic nie słyszycie. Stoją jakieś samochody budowlane, więc już się pchać nie będziemy. Dystans, który przebyliśmy, to około 8 km, 7 km, coś w ten deseń. Realnie tego asfaltu jest może z 5 km. No i to tyle, a więc czy jest asfalt? Jest. Czy na całej długości? Nie. Więc przyjdzie nam jeszcze trochę na niego poczekać. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku już niebawem. Amen.